Uwaga, złodziej. Policja szuka tego mężczyzny podejrzanego o kradzież walizki w pociągu Intercity relacji Bydgoszcz-Bielsko-Biała. Nagrała go kamera monitoringu. Sprawca zabrał walizkę z półki bagażowej i jakby nigdy nic wysiadł z nią na stacji w Tychach. Pokrzywdzona wyceniła stratę na 6 tysięcy złotych. Policja publikuje nagranie, licząc, że ktoś rozpozna mężczyznę. Jednocześnie apeluje do podróżnych o czujność. Cześć, z tej strony Freaks i nie ukradłem żadnej walizki. Przynajmniej tak brzmi oficjalna wersja wydarzeń. Cześć i witam w filmie o Piorze Myrskim, którym nie latałem dosyć długo i postanowiłem go sobie odświeżyć. No i widzieliście przed chwilą fakt, że nie jestem zbytnio zaznajomiony z tym, jak celować tym samolotem, ale za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć jeden z najbardziej, jakby to nazwać, to był pojedynek, który przypominał po prostu zdeptanie robaka i splunięcie mu prosto w twarz. Zresztą sami zobaczcie. I dosłownie momentalnie siadam temu P-51C na ogon i on po prostu jakby... No dosłownie czułem się jakbym deptał robaka. Ale w tym momencie przerzucamy się już do tej właściwej bitwy. I jak widzicie, mamy dwa Wyverny i mamy Briganda, którzy mają łącznie 4, mają 12 działek Hispano Mark 5. W połączeniu z ich airspawnem to nie jest dobre połączenie. Także bierzemy tutaj nogi za pas, na tyle na ile możemy, bo oczywiście nie uciekniemy w nurku Wyvernowi, więc rozpoczynamy jakieś tam manewry defensywne, w których nie jestem najlepszy, bo Wyvern niestety, ale urywa mi skrzydło. O właśnie. No i jestem zmuszony powrócić na lotnisko. Także widzę, że ta bitwa będzie ciekawa, ponieważ jeżeli Wyverny w drużynie przeciwnej są i latają dosyć agresywnie, no to ciężko się lata. W tym momencie przyspieszamy troszeczkę film i widzicie wykresy BF-109 G2 Trop i Piorę Myrski, ponieważ są to bardzo porównywalne samoloty i widzicie, że mają bardzo porównywalne silniki. BF-G2 jest minimalnie lżejszy, natomiast Piorę Myrski ma lepsze uzbrojenie. No i startujemy! Natomiast w tym starcie chce mi przeszkodzić kolejna Wyverna. Oh no! To show you the power of flex tape, I saw this Wyvern in half. Now that's a lot of damage. Okej. Wracamy już naprawieni i widzimy, że w drużynie przeciwnej zostało dosyć sporo samolotów, które są wyżej niż nasi. Ale na szczęście udaje mi się wspiąć na tyle, żeby móc z nimi konkurować. Tam dwóch z nich spadło z tej takiej zbieraniny, która była. Tam było chyba P-63, tam był Typhoon i tam było coś jeszcze. Został tylko i wyłącznie Typhoon, który obecnie walczy z naszym I-225. No a ja tutaj mam XP-50 i Seafire'a, którymi muszę się zająć. Wiem, że XP-50 no, jest troszeczkę kontrą na mnie, więc chcę je rozwalić w pierwszej kolejności i wykorzystać to, że mam obecnie przewagę energii nad nim. A Seafire jest przeciwnikiem drugiego rzędu, jako że nie jest to specjalnie groźny samolot. No oczywiście, jeżeli będziemy na podobnych poziomach energii, no to spuści mi srogie lanie w dogfajcie, ale postaramy się do tego nie dopuścić. XP-50 leci tak troszeczkę leniwie i jak się okazuje średnio patrzy, co się dookoła niego dzieje. Także wykorzystujemy tą okazję i trafiamy go w pilota. Seafire się orientuje, co się dzieje i też zacznie lecieć do mnie. W tym momencie miałem dylemat, czy nie pomóc naszemu I-225, który walczy ze starym płótnikiem. I to naprawdę będzie pojedynek, o którym będą mówić legendy. Dlatego ja im nie przeszkadzam i postanawiam zająć się Seafire'em. Jak widzimy, tam naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy. Chciałbym wam pokazać, co oni tam od Janie Pawlali, ale
Niestety w War Thunderze powtórki są tak głupie, że nie mogę wziąć powtórki ich pojedynku, bo te ich samoloty są tam tak zlagowane, że po prostu tego nie da się oglądać i nie widać tak naprawdę, co się dzieje. A więc, Seafire, który atakuje nasze boty, no bo jakoś HD trzeba sobie nabić, i ja w PO Remerskim, posiadający przewagę energii. I w tym momencie zobaczycie coś, co uwielbiam. Czyli boom and zoom, ale taki, żeby po prostu zabrać przeciwnikowi jeden wymiar z jego powietrznego świata. Co mam na myśli? Obecnie widzicie, że Seafire ma możliwość manewrowania w trzech wymiarach, czyli lewo, prawo, no i dół. No i tak naprawdę góra i dół. Do góry to nie ma sensu, bo nie ma tyle energii, więc zostaje mu split. No i widzicie, że w tym momencie ja nie mam zamiaru go jakoś atakować, mam zamiar markować moje ataki i zachowywać przewagę energii, a on musi się bronić, no bo jeżeli tego nie zrobi, jeżeli poleci w prostej linii, to go po prostu zestrzelę. A ja mogę po prostu nad nim sobie krążyć i w tym momencie Seafire już nie może lecieć w dół, zostaje mu tylko i wyłącznie lewo albo prawo. No i to bardzo ułatwia celowanie. Uwielbiam takie fragi. Naprawdę uwielbiam fragi, na które trzeba sobie zapracować. Pytam się I-225, czy potrzebuje pomocy z tym tajfunem, bo walczą już dosyć naprawdę, naprawdę długo, ale jednocześnie pojawia się B-17 i pojawia się też... Całe szczęście, że patrzę na mapkę. Pojawia się Brigand, tak naprawdę znikąd. I ratuje mnie tylko i wyłącznie mój odruch sprawdzania mapy. I tak naprawdę, jeżeli ten Brigand nie zestrzelił mnie w pierwszym zakręcie, to ma już tak naprawdę przekichane. Po prostu. Brigand to jest straszna łódka. Ona tak naprawdę ni to myśliwiec, ni to bombowiec. Ma 4 działka, nie ma żadnych strzelców, nie jest jakoś specjalnie szybka, ani specjalnie opancerzona. No i widzicie, że jedyny mój problem jest taki, że no to skillisz ją w celowaniu. Ale na szczęście urwałem mu wcześniej pół ogona, więc ta jego zdolność do manewrowania została znacznie, znacznie ograniczona. B-17 leci na lotnisko, więc postanawiam przechwycić je, no i stwierdzam, że... A, kij! Niech ci się biją, niech zadecyduje los, kto wygra. Los zadecydował w ten sposób, że tamci nadal się biją, a ja nadal zbliżam się do tej B-17. I w momencie, kiedy rozpoczynam atak na B-17, no nie wiem, to po prostu było tak filmowe zakończenie tej długiej walki. I-225 się rozbija i jednocześnie zestrzela Tajfuna. Nie wiem, czy oni się zderzyli, czy poszli ostatecznie na czołówkę, ale obaj giną, więc to było bardzo, bardzo sceniczne. A ja po prostu wykorzystuję to, żeby B-17 się wystawiło troszeczkę pokaźniejszym profilem, niż byłoby to wskazane. No i kompletujemy naszego Ace'a, mimo że musieliśmy walczyć dosłownie z kolan. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Czołgiem i do usłyszenia.